Rajd Śląska przed nami. Twój domowy rajd, ale też domowy debiut. I to w aucie, który chyba nikt się... Znaczy, mogliśmy się go spodziewać, ale bardziej chyba wszyscy liczyli, że pojawi się w Fabii. Jak się czujesz przed tym występem? To nie debiut, bo we wcześniejszej edycji to był rajd mikołowski i już startowałem tym samochodem kiedyś w tym rajdzie w 2015 roku. O ile pamiętam, niestety przejechaliśmy tylko jeden odcinek i później urwała się półoś. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Ale rzeczywiście rajd jest domowy, bo przebiega pierwszy odcinek w ogóle, nie wiem, 1500 metrów może w prostej linii od mojego domu, a dojazdówka przebiega po drogach, którymi codziennie odwożę dziecko do przedszkola, od września już do szkoły, także naprawdę będzie to dość emocjonująca i emocjonalna właściwie podróż w czasie, biorąc pod uwagę, że w takim samochodzie właśnie zaczynałem przygodę z rajdami. Samochód stał w garażu przez parę lat, przechodził w międzyczasie różne ewolucje, koledzy nad nim pracowali, ale teraz już Robert Wilkosz się zabrał z Tomkiem za to i zrobili po prostu to, co powinni. Ja kupiłem zawieszenie Proflexa, więc generalnie samochód jest naprawdę wściekły i daje sporo frajdy z jazdy. Trochę muszę się przyzwyczaić, bo jednak są inne gabaryty, trochę jest mniej precyzyjny i jest inaczej, ale jest frajda duża. Jaki cel wobec tego na ten rajd? No przede wszystkim mam nadzieję, że technicznie auto dotrwa do końca. Ciężko powiedzieć mi o jakichś celach. No, chcemy po prostu się bawić i to jest rajd właściwie głównie dla przyjemności i towarzyski, ale oczywiście będziemy starali się jechać tyle, ile się da w granicach bezpieczeństwa. Zobaczymy, na ile to pozwoli, żeby gdzieś się podpinać do koleżanek i kolegów w ośkach. Ciężko mi powiedzieć, trochę brakuje momentu może, ale muszę się przyzwyczaić. No, na razie dwa razy przejechaliśmy odcinek testowy i to w zasadzie tyle, także dajcie chwilę. Okej, wielkie dzięki.